Hello, Maz z tej strony i witam was w kolejnym moim materiale, w którym mam zamiar poodpowiadać na kilka waszych pytań. Także, jak widzicie, będzie to obiecane przeze mnie Q&A, które obiecałem zorganizować z okazji osiągnięcia 5000 subskrypcji, za co oczywiście wam dziękuję. Dzisiejszy materiał będzie taką mieszanką gier, w które obecnie gram, taką mieszanką gier, z których prowadzę serię, a w międzyczasie postaram się poodpowiadać na jak najwięcej pytań, które zostało mi zadane właśnie w momencie, kiedy ogłosiłem, że będę robił takie Q&A. I jeżeli jakiś z komentarzy został pominięty przez jakiegoś powodu, to albo został już odpowiedziany u mnie w wątku na grupie na Steam, także nie chciałem się powielać, albo po prostu pytanie już wcześniej było zadane, także mniej więcej tak będzie to wyglądało. Pierwszym pytaniem jest, czy pokażę kiedyś twarz? Także nie mam pojęcia, czy kiedyś pokażę, czy nie. Na razie nie widzę takiej potrzeby. Znaczy, ja rozumiem, że dla wielu z was może być to coś ciekawego, może być to coś wartego uwagi, bo chcecie porównać mój głos, który na co dzień słyszycie w moich filmach, z twarzą, która jest do niego przypisana i generalnie nie jesteście z tego w stanie póki co zrobić. Jednakże, ze względu na to, że powiedzmy, że nie mam ani sprzętu, ani chęci, ani nawet nie jestem jakoś tam, uważam, potrzebny, żeby mnie widzieć, tak? W sensie to nie jest istotą tego kanału, czy tam filmów, które robię, żebym to ja był w ich tle, tak? Czy tam nawet na ich głównym planie. Dlatego na razie twarzy pokazywać też nie będę. Czy jednak to się stanie w przyszłości? Tego niestety nie wiem. Może za jakiś czas zmieni się forma, także tak to niestety wygląda. Następnym pytaniem jest, jaka jest moja ulubiona aktualizacja? I druga część, czemu w outrach są napisy po angielsku, gdy prawie żaden mój widz nie jest Anglikiem? Moja ulubiona aktualizacja to będzie prawdopodobnie Halloween 2011 do DTF-a, bo pamiętam, że to był okres, gdzie właśnie ze względu na tą aktualizację najwięcej czasu w tej grze spędziłem. I wtedy moja ta liczba osiągnęła prawie 100 godzin, czy nawet przekroczyła już, nie jestem pewien. I to właśnie ze względu na to, że ta aktualizacja była tak fajna, tak dobra, tak fajnie się grało. Te prezenty to było coś, co sprawiało mi najwięcej frajdy. Wtedy to było bardzo też dochodowe, bym powiedział, tak? Bo jako, że wtedy byłem biedny, no to każdy skrap się dla mnie liczył. I to były takie pierwsze czapki, które zdobywałem masowo i dlatego też to było takie bardzo fajne. To było też pierwsze moje Halloween w TF-ie, dlatego bardzo miło wspominam te czasy. No szkoda, że niestety każda następna aktualizacja Halloweenowa już nie była tak dobra. Zaś druga część pytania odnośnie napisów. Otóż ja używam obu języków bardzo często zamiennie. W sensie, owszem, na filmach rozmawiam cały czas po polsku zazwyczaj. Jakieś pojedyncze filmiki mam z komentarzem angielskim, kiedy ze znajomymi z zagranicy gramy, tak? No to wtedy siłą rzeczy, no, muszę rozmawiać po angielsku, ale generalnie, jeżeli chodzi o Polaków, to zauważcie, że Polacy nie mają problemu z rozumieniem angielskich tekstów. Nawet jeżeli ktoś z was jest, nie wiem, w okolicy 10-15 lat, to podstawowe napisy, podstawowe teksty po angielsku już rozumie i generalnie nie widzę w tym nic złego używania też angielskich napisów raz na jakiś czas. Nie wiem, czy to tak, akurat tutaj była zwrócona uwaga na outra, ale zauważcie, że pierwsze tytuły moich pierwszych materiałów z TF-a, te ich podtytuły też często miały angielskie nazwy. Generalnie dlatego, że czasem po angielsku łatwiej było mi na coś wpaść, łatwo jakoś mi to robiło się, że tak powiem, tak wymyślało te podtytuły. Obecnie moje outra już nie mają żadnych tytułów, bo jest troszkę inna forma na YouTubie i teraz dodaję tam takie bardziej interaktywne ekrany, że odsyłacze do jakichś filmów, odsyłacze do mojego kanału i tak dalej. Mimo to ja po prostu nie widzę jakby różnicy między używaniem angielskiego a polskiego, bo najważniejsze jest to, żeby widz zrozumiał, co jest napisane, a wydaje mi się, że Polacy nie mają problemu z przeczytaniem tekstu typu Thanks for watching. Tak? Następną rzeczą, o jaką zostałem zapytany, to ile kosztuje moje EQ i ile ma pan lat? Przede wszystkim, no, powiem wam, że ile ktoś do mnie mówi pan, to czuję się jakby 20 lat starszy, tak? Także, no miło, że już, znaczy, ja rozumiem, że już jestem w takim wieku, że dla 10-latka jestem już pan, tak? Bo już mam 23 lata praktycznie, to odpowiadając na drugą część tego pytania, w maju będę miał 23 i tak to mniej więcej wygląda. Ile kosztuje moje EQ? Obecnie, jeżeli się nie mylę, to jakieś 200-300 euro, tak mniej więcej, z czego
połowę chcę się znowu spieniężyć, tak? Obecnie mam już no dość sporo kluczy, ale od jakiegoś czasu niestety nie udaje mi się nic sprzedać. No, jakoś tak nie ma chętnych, nie wiem czemu. Może muszę troszkę tam zmienić moje oferty na Outpoście, może troszkę też zmniejszę cenę Chris Kriega. No w każdym razie, no mniej więcej tyle ono kosztuje, bo nie chcę, żeby materiał za dużo czasu zajmował. Także przejdźmy do następnego pytania, którym jest: dlaczego na YouTubie nazywam się Patryk? W intrze mam Maz i przedstawiam się jako Maz. Ta nazwa kanału została od momentu, kiedy YouTube zmienił politykę nazywania kanałów, gdzie kanał musiał przez jakiś czas nazywać się z imienia i nazwiska. Generalnie musiał. Ja nie wiem, czy on mógł nazywać się za pomocą ksywki, tak? Generalnie dla mnie problemem wtedy było, że nie mogłem wpisać nazwy kanału bez nazwiska, tak? Czyli nie mogłem wpisać CMAS jako imię, tak? I tyle. I to oczywiście sprawiało, że nazwa kanału się zmieniała. Przez to, że tak to wtedy zostało rozwiązane, to już było x lat temu. I to tak zostało już po prostu. Ja już tego nie zmieniałem. Mnie to nie przeszkadza, tak wielu youtuberów przedstawia się z imienia i nazwiska. Ja z tego powodu też nie widzę potrzeby jakoś tego zmieniać. Tym bardziej, że zarówno jak wyszukujecie frazę, którą jest mój nick, czy moje imię i nazwisko, to tak czy inaczej trafiacie na mój kanał. Także wydaje mi się, że ktokolwiek z was zapamięta, czy to imię, czy nazwisko, czy nick, to raczej na mój kanał trafi bez większego problemu. Sam sprawdzałem na wyszukiwarce, działa to w miarę dobrze, także no, wydaje mi się, że tutaj takiej potrzeby zmieniać nie ma. Następne pytanie jest: czy zrobisz kiedyś poradnik do TF-a albo serię, w której widzowie będą ci pisali, jakich setów używać lub jakie zadania wykonać? Odnośnie tego pytania, to kiedyś też odpowiadałem w komentarzach już, to nawet chyba ta sama osoba zadała to pytanie też u mnie na grupie, to teraz powiem to tak bardziej do was wszystkich, tak, że taka seria raczej nie powstanie, bo po pierwsze, takich serii na YouTube jest już kilka, a ja nie lubię zżynać ludzi z ludzi, tak. Osobiście bardzo lubiłem oglądać tą serię Shibiego, który jest zagranicznym YouTuberem, który już teraz, no, nawet nie wiem w sumie, co on tam robi. Swego czasu dużo robił filmików z TF-a, właśnie ten rok 2011-2012, i wtedy fajnie mi się go oglądało. I on miał taką serię How You See Damage, i właśnie w tej serii on zrobił z tego mema tak naprawdę. Ludzie go często zadawali mu pytanie, jak on widzi to, ile zadał damage przeciwnikowi, bo ludzie nie wiedzieli, jak to zrobić. Nie wiedzieli, że jest taka opcja, że są takie chudy, które pozwalają to zrobić. Ludzie po prostu nie umieli znaleźć odpowiedzi na to pytanie, więc często zadawali je Shibiemu. I Shibi zrobił z tego serię, której no, nie odpowiadał za każdym razem, jak on ten damage widzi przeciwnikom, jaki zadaje, tylko po prostu zrobił właśnie taką serię, gdzie biorąc też propozycje od widzów, grał jakimiś specyficznymi setami. No i ja po prostu nie widzę sensu tego powielać póki co. Jeżeli faktycznie, dajmy na to, pod tym filmikiem dużo ludzi powie, że chce taką serię zobaczyć, to mogę to rozważyć, ale wiedzcie, że po prostu nie chcę, żeby potem pojawiały się komentarze, ale ten i ten już to zrobili, to jest zżynanie, czy coś takiego. No, chcę tego uniknąć po prostu, bo wiem, że są i tacy ludzie, którzy by chcieli to zobaczyć, a i są też tacy, którzy mogą mi zarzucić, że zżynam od kogoś. Następnym pytaniem jest: Czy moja przygoda z informatyką była zainspirowana czymś lub kimś? Czy była to twoja własna ciekawość? Otóż moja przygoda z informatyką w sumie wiąże się z tym, że po prostu dużo spędzam czasu przy komputerze. Odkąd w sumie mam ten komputer, to bardzo dużo czasu przy nim siedzę i też zawsze byłem jakoś tym oblatany, nazwijmy to tak, zawsze mniej więcej wiedziałem, co zrobić, żeby coś tu naprawić i tak dalej. No generalnie jakoś to było naturalne dla mnie, takie środowisko, gdzie spędzałem właśnie najwięcej czasu, ma patrz komputer, i dlatego w gimnazjum podjąłem decyzję, żeby właśnie pójść do technikum na profil informatyczny, gdzie przez następne 4 lata się w tym kierunku kształciłem. No i w sumie nie było to złe, mimo że tam w sumie nie dowiedziałem się jakoś zbyt wielu rzeczy, ale jednak pewne umiejętności nabyłem, nie ma co. Teraz studiując z kolei informatykę, powoli jednak dochodzę do wniosku, że fakt, że spędzałem dużo czasu przy komputerze, no jednak niekoniecznie sprawia, że ta informatyka to jest to, co mnie interesuje. Głównie ze względu na to, że na studiach próbowałem ze mnie zrobić programistę, a programistą nigdy nie chciałem być. Co więcej, programowania bardzo nie lubię. Jednak nie uważam, że informatyka to jest takie coś, co bardzo mnie interesuje. Ze względu właśnie na to, że forma studiów, jaka jest teraz przyjęta tu, gdzie studiuję, czyli na Politechnice Opolskiej, no nie jest jakoś najfajniejsza. I dlatego ja
coraz częściej dochodzę do wniosku, że chyba jednak informatyczne studia to nie było to. Zostało przy tej informatyce, bo w sumie już coś tu umiem, no to nauczę się więcej. Na tej zasadzie raczej kontynuowałem moją przygodę z informatyką, a zaczęła się właśnie ze względu na to, że dużo czasu przed kompem po prostu spędzałem. Teraz pytanie, które już kilkakrotnie w sumie chyba słyszałem i odpowiadałem, ale chyba nigdy na filmie, dlatego teraz kawałek historyjki będzie. Skąd pomysł na nazwę Mazy? Przede wszystkim wiąże się to z początkami mojej przygody z internetem też, ponieważ ja internetu nie mam od momentu, kiedy mam komputer, czyli tam 7 lat, tak? Jak miałem 7 lat, to wtedy mniej więcej miałem już pierwszy komputer, tylko tam x lat później, czyli to był, nie wiem, początek gimnazjum, koniec podstawówki, jakoś te czasy, nie jestem do końca pewien, który to rok był dokładnie, ale pamiętam, że kiedy dostałem internet, to wtedy jeszcze, znaczy kiedy dostałem internet, ciekawe to brzmi, ale kiedy już miałem internet, to dużo grałem w Simsy i to była taka gra, którą bardzo dużo czasu spędzałem i jak wiadomo, jako że mnie to interesowało, takich rzeczy na ich temat szukałem w internecie, tak? Między innymi trafiłem na stronę simy.pl, na ich forum i też przy okazji tego natrafiłem na stronę YouTube'a, dlatego że strona ta, simy.pl, miała też własną telewizję internetową, tak? Co to znaczy? Mianowicie osoby tworzące jakieś filmiki na YouTubach związane z Simsami, tak? Gdzie były to jakieś seriale, jakieś horrory i tak dalej, to oni tam mieli konta, tak? I że tak powiem współpracowali z tą stroną, zapewniając nam rozrywkę. Była to bardzo fajna inicjatywa i w ten sposób trafiłem z kolei na YouTube'a. I tam znalazłem profil gościa, który nazywał się Ray. Krótki nick, miał bardzo fajną serię, Tajemnice z Blue Water Hills, taka bardzo science fiction trochę, w Simsach zrobiona i bardzo fajnie mi się to oglądało, do dziś mam jeszcze pewien sentyment do tej serii i tak myślałem sobie, dobra, może też konto zrobię czy na forum tam simowym, czy na YouTubie, tak, no i była taka rubryka login. Nie, no i ja wtedy, jako że to były początki internetu, no loginu nie miałem. I dlatego myślę sobie, jaki by sobie tu wymyśleć. No i tak sobie przypomniałem o tym twórcy, był ten Ray. No i tak myślę sobie, dobra, mój nick też musi być taki w miarę krótki, bo Ray nick mi się też podobał, tak? W sensie uważałem, że jest to spoko nick. No i tak myślę, dobra, krótki nick. No to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Max, tak? Ale z drugiej strony myślę sobie, Max w sumie do mnie nie pasuje. I tak myślę, dobra, to zamienimy X na Z. No i wyszło Mazy, tak? Tylko, że to jest przez jedno Z pisane. Dlatego i stwierdziłem, że to jak pisze się to, że to brzydko wygląda jednak ten nick. Także to nie wygląda tak fajnie jak Ray. Ray to taki smukły bym nick powiedział. A Mazy to takie nie do końca wiadomo co to. I tak myślałem, dobra, to jeszcze dopiszę 2 Z i będzie to jakoś wyglądało. No i pomyślcie, że zadziałało to. Nick od razu mi się bardziej spodobał, tak? No i tak zostało już w sumie. I od tamtej pory tak się przedstawiam na internetach i to było tak jak mówię, to było właśnie za sprawą tego twórcy Ray'a, który mnie zainspirował do wymyślenia tego nicku. No i też dzięki strony simy.pl, dzięki której odnalazłem YouTube'a. Następnym pytaniem jest, co robię poza nagraniami? Oczywiście z wyjątkiem studiowania, codziennego życia, jedzenia, picia, spania i tak dalej, no to w sumie nie robię zbyt wiele ciekawych rzeczy. Dużo też gram oczywiście, nie zaprzeczę. Ja też wszystko, co na YouTubach widzicie, to nie jest to wszystko, co gram. Na przykład na YouTubach nie widzicie, jak też gram w Minecrafta, tak? Bo ostatnio dużo czasu spędzam w tej grze, na przykład dlatego nie ma TF-a, nie ma Paydaya, nawet Overwatcha zbytnio nie ma, bo dużo w Minecrafcie siedzę po prostu. Ludzie no, oczekują raczej ode mnie, że będę nagrywał TF-a, że będę nagrywał Paydaya. Overwatcha jeszcze community tutaj nie ma, które w sensie duża część z was jeszcze Overwatcha nie ogląda. W sumie nie wiem dlaczego. Zachęcam, żebyście jednak zobaczyli też moje filmiki z Overwatcha. Jednakże wracając do pytania, co jeszcze robię poza nagraniami? No w sumie to na przykład lubię czasem sobie pospacerować po mieście, tak? To jest taka rzecz, którą lubię robić. Czasem też rysuję, ale to się rzadko ostatnimi czasy zdarza, niestety. To już bardziej grafiki 3D, tak? No dużo też niestety w domu spędzam czasu nad projektami studyjnymi, tak? Czy na przykład te sprawozdania na różne inne zajęcia, które mam do oddania, czy też w tym roku będę również pisał pracę inżynierską, także i na początku następnego roku już będę miał za zadanie się obronić, także no prawdopodobnie pracowity rok mnie teraz czeka. Mimo, że semestr, który mam teraz, jest taki w miarę luźny, nie jest tak źle, no mimo to
czasu na nagrywanie z tego wszystkiego aż tak dużo nie poświęcam. Teraz to Q&A, jak nagrywam, to nie wiem, ile mi godzin zejdzie, ale prawdopodobnie no, parę godzin też również poświęcę. Jako że mamy święta wielkanocne i przy okazji też tej chciałbym wam życzyć wesołych świąt wielkanocnych, bo prawdopodobnie nie wiem, czy będę miał jeszcze jakiegoś okazji inny materiał nagrać w przeciągu Wielkiej Nocy niż te Q&A, także zobaczymy. Następnym pytaniem jest też od tego samego użytkownika. Dlaczego zacząłem grać w TFA? Czy jestem gruby, czy chudy? I dlaczego zacząłem w ogóle nagrywać na YouTubie? Otóż nie pamiętam dlaczego. Znaczy, sam powód, który sprawił, że TFA zainstalowałem, to było to, że TF stał się free-to-play. W momencie, jak TF stał się free-to-play, stwierdziłem, dobra, zainstaluję, zobaczę, jak to wygląda. No i fajnie się grało w sumie. Fajnie się w tej grze spędzało czas. Tym bardziej, że wielu moich znajomych też zainstalowało TFA ze względu tego samego jak ja, czyli, że gra stała się free-to-play i po prostu świetnie spędzaliśmy ze sobą czas. Druga część pytania, no pewnie jakby ktoś popatrzył na mnie, to by stwierdził, że jednak jestem trochę gruby, tak? Ale no, ja tak nie lubię o sobie myśleć. No cóż, wolę mówić raczej o sobie, że nie jestem chudy, tak? Niestety. I to wynika raczej z mojego lenistwa, niestety. No i też z faktu, że no, nie odżywiam się jakoś też zbyt zdrowo, także nie bierzcie ze mnie przykładu. No i ostatnia część pytania, dlaczego zacząłem nagrywać na YouTubie? Zacząłem nagrywać też ze względu na Simsy, o czym wcześniej mówiłem. Chciałem też stworzyć właśnie seriale jakieś simowe, tak? I tak myślę, dobra, to zrobię jakieś filmiki. Zrobiłem ich kilka. Potem przez jakiś czas miałem przerwę, nic nie nagrywałem, bo po prostu no, jakoś miałem taki okres, że nie interesowało mnie to. W międzyczasie odkryłem właśnie TFA. I tak myślę sobie, po jakimś czasie, jak już gram w tego TFA, chyba ponad rok już minął, to myślę, fajnie by było w sumie jakieś filmiki nagrać, trochę wiedzy na temat tej gry mam, może to będzie ciekawe, nie? No i zacząłem nagrywać filmiki z TFA, po zapowiedzi zrobiłem te moje pierwsze 100 odcinków z TFA, w międzyczasie jeszcze wyszły jakieś inne serie, na przykład też Paydaya, w międzyczasie chyba zacząłem nagrywać Terrarię i też kilka niedokończonych serii, no i tak to się mniej więcej ciągnęło, a ludzie, którzy oglądali, coraz to więcej was było i też to też troszkę sprawiło, że wiedziałem, że fajnie będzie, że ktoś to ogląda i fajnie będzie dla tych osób też to tworzyć, tak powiem. Następnym pytaniem, jakie zostało mi zadane jest, jak mam na imię? No, imię to jest w nazwie mojego kanału, czyli Patryk. Dlaczego mas już odpowiadałem? Teraz, jakiego mam kompa? To jest, to rozumiem, że chodzi o jego specyfikację, także może zacznijmy od płyty głównej. Płyty główne, jaką posiadam, to jest firmy MSI H97, model dokładnie rzecz ujmując, 8 GB RAM-u, karta graficzna GTX 970 i procesor i piąteczka 3,5 GHz czterordzeniówka. Model, jeżeli się nie mylę, 4690K dokładnie, także dobrze pamiętam. I to jest komputer też składany, tak? Także takiego komputera gotowca nie kupiłem, tylko sam go złożyłem. Zakupiony w Komputroniku już za, uwaga, pieniądze zarobione w TF-ie. Także jeżeli jesteście ciekawi, co się stało z moim plecakiem, kiedy go sprzedałem, w sensie z pieniędzmi, które z niego zostały, no to większość z nich właśnie została poświęcona na zakup tego komputera, o czym chyba już wcześniej też mówiłem, no ale część z was może o tym nie wiedzieć, że sprzedając itemy z TF-a kupiłem sobie taki w miarę solidny, wydawałoby się, komputer. Następnym pytaniem, jakie zostało mi zadane, co najbardziej kocham w TF-ie, a czego najbardziej nienawidzę? Albo krótkie porównanie TF-a, Overwatcha i Paydaya. Przede wszystkim zacznijmy może od tego, że porównywania tych trzech gier nie widzę jakiegoś większego sensu. Ze względu na to, że każda z tych gier jest dość inna od pozostałej. W sensie mają owszem pewne aspekty podobne. Mam tu na myśli kooperację przede wszystkim, tak? Ale na przykład Payday jest grą skupioną na grze przeciwko botom, tak? Z czego TF na przykład z tej współpracy między ludźmi w teamie ma najmniej z tych wszystkich trzech gier. Także no generalnie nie wiem, czy jest sens porównywać te trzy gry, ale co najbardziej, co kocham w TF-ie, a czego nienawidzę. W TF-ie na pewno lubię fakt, że pozostała mi po nim taka nostalgia jeszcze z czasów, kiedy bardzo lubiłem w niego grać po prostu, bo był świetną grą. Teraz niestety pozmieniał się dość mocno w porównaniu do tego, co było tam 5 lat temu. I to już nie jest ta sama gra niestety. Mimo, że na tym samym polega, to
wiele aspektów, które wtedy były dla mnie normą, takie aspekty, które sprawiały, że fajnie, znaczy miałem potrzebę wejścia do tej gry i tak dalej. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o gry na casuala, które były wtedy troszkę inaczej wyglądały, ten system wybierania casuali, gdzie mapa potrafiła się ciągnąć bardzo długo, gdzie umiejętności też graczy były troszkę niższe mimo wszystko. Teraz przez lata to wszystko się pozmieniało i nikogo tu nie ma co obwiniać, tak? To, że gracze są coraz lepsi, to, że coraz trudniej się gra, to jest niby plus, tak? Tylko, że na przykład jak trafiam na casualach, na pro graczy, którzy mają dwa razy więcej godzin, albo inaczej, mają dwa razy mniej godzin ode mnie, a grają trzy razy lepiej, tak? A na przykład idę na kompetytywy, na mecze kompetytywy i tutaj nagle trafiam na ludzi, którzy mają więcej godzin ode mnie, a grają dwa razy gorzej, no to... No nie jest to fajne. Z kolei, mimo wszystko, najbardziej rzecz, którą najbardziej nienawidzę w TF-ie, to są losowe krytyki. Między innymi też ze względu na obecność losowych krytyków w TF-ie zainteresowałem się bardziej Overwatchem, gdyż Overwatch bardziej nauczył mnie gry takiej zespołowej, gdzie mogliśmy ze znajomymi troszkę poduczyć się tego, jak współpracować ze sobą, żeby tam osiągnąć jakiś cel, czego w TF-ie raczej nie osiągnęło się bez większych problemów, tak? Bo jednak gry w TF-ie są bardzo takie, znaczy pełno graczy jest na serwerach, tak? No to wiadomo, że każdy gra swoją grę, to nieprzyjemnie się może czasem grać, tak? Jeżeli na przykład co chwilę trafiasz na trzech tych samych żołnierzy, którzy cię non-stop zabijają, a twoich pięciu inżynierów stojących na jednym miejscu mają na to wywalone, tak? Bo ty jako jedyny próbujesz jako scout puszować wóza. Także tak to niestety wygląda i to... Nawet nie tyle, że to tyczy się tylko casuali, to się też tyczy innych trybów gry, gdzie na przykład na MVM prosisz grzecznie kogoś, żeby zmienił postać, bo po prostu jest ktoś inny potrzebny, bo jednak no, wypadałoby posłuchać też innych, może ktoś inny ma rację, to wiecie, trafiasz na uparciucha, który stwierdza, że nie będzie marnował czasu z tobą grać, ponieważ on wie lepiej, on jest wszystko widzący, weź wal się na twarz. Także no mniej więcej tak to niestety wygląda, te community TF-owskie. Które też jest w sumie elementem, dla którego stwierdziłem, że nie chcę już handlować w TF-ie, tak? A Overwatch z kolei ma ten plus, że jest non-stop aktualizowany, że cały czas ktoś nad nim pracuje, tak? Jest cały czas solidna ekipa, która programuje tam i cały czas dodają jakieś nowe rzeczy, naprawiają stare, rozmawiają z community, tak? Mimo tego, że Valve ma świetne narzędzie, jakim jest Steam, to nie widzę jakoś na dyskusjach TF-owskich jakiegoś dewelopera gry, tak? Ani na Reddicie zbyt często też nie widujemy ich, także nie wiem do końca, z czego to wynika. Zapewne to jest po prostu kwestia polityki firmy, no ale wydaje mi się, że... No, znaczy inaczej, to jest rzecz, na którą nie mamy wpływu i tak to niestety wygląda. Może kiedyś się to zmieni, kto wie. Ja jednak teraz bardziej się kierunkuję właśnie na Overwatcha ze względu na to, że jest lepiej dopracowany, że tryb kooperatywny jest też bardziej ciekawy i rankedy są o wiele lepiej zrobione. Oczywiście do TF-a też mają niedługo wejść nowe rankedy, na co czekam i z niecierpliwością wyczekuję tego. Mam nadzieję, że wkrótce to będzie, wkrótce ten feature będzie dodany. Następne pytanie jest, jaka była moja pierwsza broń w Team Fortress 2? Nie mam zielonego pojęcia, gdyż to było prawie 6 lat temu. Pamiętam tylko, że wtedy dużo używałem Bazar Bargaina i to wszystko, co pamiętam niestety. Następnym pytaniem jest, czy zrobię serię w Team Fortress 2, w której będę grał ze swoimi widzami? Tak, na to pytanie już w sumie odpowiadałem, mówiąc, że zrobienie czegoś takiego będzie dość trudne, ze względu na to, że zazwyczaj jak ktoś chce grać ze swoimi widzami, no to zaprasza ich na przykład na swój własny serwer i tam sobie pykają, tak? No ja na przykład swojego TF-owskiego serwera nie mam i dla mnie zorganizowanie czegoś takiego byłoby cięższe, ze względu na to, że musiałem korzystać z jakiegoś publicznego serwera, co no, mogłoby być problematyczne i tak podawanie IP, te sprawy. Poza tym nie jestem pewien, czy coś takiego byłoby ciekawe do oglądania, tak? Ja rozumiem, że część z was mogłaby mieć ochotę z jakiegoś powodu ze mną pograć, tak? No ale wiecie, no... Ja wam nie bronię dołączyć do moich gier, tak? Możecie to zrobić przez Steama, tak? I ja przecież was nie wyrzucę wtedy, także... Czy musi być do tego jakaś seria? Nie sądzę. Tak czy inaczej, na razie czegoś takiego nie planuję, ze względu na to, że organizacja czegoś takiego była po prostu dla mnie dość kłopotliwa. Następnie pytanie było, jakiej używam klawiatury i myszki? No w sumie mówiąc, przy sprzęcie mogę o tym wspomnieć. Myszkę używam firmy Afortecha, a klawiaturę używam firmy Motecom. Afortech to jest dokładnie Mother Blood.
myszka bardzo polecana przez mojego znajomego Matiego, który on zresztą też sam ją używa. Bardzo dobrze się sprawuje do dziś. Klawiatura troszkę gorzej, chociaż klawiatura była tak powiedzmy kupiona powiedzmy na szybko, tak? W sensie, że o coś potrzebowałem, bo mi się stara zepsuła, czy tam już nie do końca domagała i musiałem po prostu jakiegoś zamiennika znaleźć, no i tak to zostało. Następne pytanie jest, czy potrafię rysować? To jest rzecz względna, bo na to pytanie najlepiej jakby odpowiedział ktoś, kto widział moje rysunki i ktoś, kto też umie rysować. To on wtedy, znaczy to jest właśnie tak ciekawe, że jak stwierdzić, czy ktoś umie rysować, tak? Najlepiej, żeby to stwierdzili po prostu inni, tak? Jeżeli ktoś widząc mój rysunek stwierdzi, ale fajnie rysujesz, no to odpowiedź wtedy jest twierdząca, tak, umiesz rysować, tak? A jeżeli ktoś widząc mój rysunek mówi, co to jest i takie, o co chodzi, no to wtedy już wiadomo, że nie jest zbyt ciekawie. I ja na swój temat miałem różnorakie komentarze, w sensie miałem i takie, także niestety nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, to po prostu najlepiej by było, gdyby ktoś widząc moje rysunki powiedział, czy potrafię, czy nie, bo ja sam nie twierdzę, że potrafię jakoś specyficznie, też dlatego nie sprzedaję swoich rysunków, tak, nie świadczę usług typu, narysuję ci coś? Nie, ja coś takiego nie robię. Następnym pytaniem jest, jaka jest moja ulubiona postać z Paydaya? Jak rozumiem, chodzi też tu o Paydaya 2, no to wtedy mogę powiedzieć zdecydowanie, że jest to John Wick. I też jeżeli chodzi o Johna Wicka, to jestem też wielkim fanem jego filmów, w sensie serii filmów John Wick, gdzie Keanu Reeves gra główną rolę, bardzo fajny aktor, bardzo fajnie jest filmy zorganizowane. Powiem wam, że po raz pierwszy w Johnny Wicku 2 widziałem strzelaninę po cichu. O ile robienie misji w Paydayu na cichaczu, tak, czyli tam Shadow Raid, te sprawy, to czasem wydaje się być niedorzeczne, co tam się wyrabia, to strzelanina po cichaczu zrobiona w Johnny Wicku 2 to jest po prostu arcydzieło. Powiem szczerze, nigdy czegoś takiego nie widziałem, zaskoczyło mnie to bardzo, bardzo fajny film, polecam każdemu, kto jeszcze nie oglądał. I też między innymi w momencie, jak John Wick wyszedł w ogóle do Paydaya, w sensie jako doszedł jako nowy członek gangu, czyli to już będzie chyba ze 3 lata prawie, to od tamtej pory, dosłownie w momencie, kiedy zobaczyłem, że ta John Wick, to bardzo mi się spodobał charakter tej postaci, po prostu stwierdziłem, że fajnie będzie nim grać, no i tak od tamtej pory gram nim cały czas w Paydayu, do dziś. No i ostatnim pytaniem na dziś będzie, jaki update z Workshop bym wybrał? W sumie to było ich kilka. Rozumiem, że chodzi o te, które weszły do gry, jak i te, które nie wyszły. Aczkolwiek ja jednak wybrałbym ten, który do gry jeszcze nie wszedł. Choć kto wie, może któregoś dnia wejdzie. Mianowicie Frontline. Frontline, jeden z ciekawiej przedstawionych update'ów, który miał masę, po prostu masę assetów związanych, takich typowo wojennych, które świetnie kojarzą się z TF-em, bo TF to jest jedna wielka naparzanka przecież, tak? Większa nawet niż CS według mnie. Bo w CS-ie po prostu się strzelacie, tak? A w TF-ie latają kończyny, rozstrzeliwują się wszyscy na różne możliwości, tak? Po prostu mechanika jest o wiele bardziej dynamiczna niż w CS-ie. Wracając do pytania, wybrałbym Frontline, dlatego że dodawałbym mnóstwo assetów. Jestem przekonany, że ten update byłby wielkim sukcesem, ponieważ po prostu pasuje do tematyki TF-a. Byłby troszkę też jakimś odświeżeniem, jakimś ciekawym featurem, nazwijmy to, do gry, ponieważ mamy dużo map stylizowanych na pustynie, na jakieś odległe lądy, tak? A taki Frontline byłby typowo pole walki, tak? Czego w TF-ie no zbyt dużo nie ma. W sumie każda mapa to jest pole walki, ale te Frontline to jest takie stricte pole walki, gdzie są stricte elementy, które na polu walki występują. Takie armaty, jakieś worki z piaskiem, te sprawy. Naprawdę świetny klimat. Przede wszystkim właśnie też za klimat bardzo doceniam ten update i żałuję, że do tej pory Valve się tym jeszcze nie zainteresowało. No i niestety pozostaje nam czekać, co oni stwierdzą na ten temat. Czy dodać to jednak, czy może lepiej nie? Także, no nie wiem, no pozostaje nam mieć nadzieję, że może Valve się na niego skuszą i deweloperzy tegoże update'u będą mieli swoje 5 minut. No a ja w tym momencie pragnę zakończyć ten Q&A, ponieważ już na wiele pytań udało mi się odpowiedzieć. To były pytania z mojej grupy na Steamie, na którą was serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś z was jeszcze nadal nie miał okazji na nią zawitać, to polecam zerknąć czasem. Tam nadal ten wątek z Q&A jest obecny. Cały czas można zadawać mi pytania. Wszystkie te pytania, które od ostatniego razu, kiedy odpowiadałem na nie, zostały odpowiedziane teraz w tym filmie, który też tam dorzucę
to jako odnośnik, że o, tutaj macie odpowiedzi na wasze pytania i potem pod tym odnośnikiem wy dalej będziecie mogli zadawać pytania, jeżeli coś was jeszcze ciekawi na mój temat, a ja bez dłuższego już zbędnego przeciągania dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał wam się podobał i że dowiedzieliście się kilku, a może nawet kilkunastu w miarę ciekawych rzeczy na mój temat, także do zobaczenia w następnych materiałach, zarówno z TFA, Paydaya, jak i Overwatcha. Trzymajcie się i cześć!